Ja chciałem Cię zapytać, bo tak wyglądasz na, nawet na sympatyczną osobę. Powiedz mi, zadowolona Ty jesteś ze swoich piersi? Ja jestem. Jesteś? Jestem. Ale podobają Ci się, czy...? Tak, podobają mi się. Biust jaki? Jaki rozmiar? B. 75B? A pięknie, pięknie wyeksponowany, kobieta zadowolona, uśmiechnięta, tak jak powinno zawsze być. Powinniśmy kochać siebie takimi, jakimi jesteśmy. Pamiętajcie jeszcze raz o tym. Chciałem zapytać, a Wy jesteście zadowolone ze swojego biustu? Ja jestem. Co? Ja jestem. Ty jesteś? Ja jestem. Jaki rozmiar? B75. Proszę, jaka odpowiedź, jaka od razu na pamięć, zapamiętam, a Ty? Ja nie jestem. Ty nie jesteś? Nie. Ty? Ja? W sumie tak. Ty tak. Czyli dwie na tak, jedna na nie. Musisz wiedzieć, że siebie trzeba zawsze akceptować, bez względu na to, jak mi się nie da. Ja sam widzisz chudy, ja mam brzuch, niektórzy mówią, się śmieją, że ja mam brzuch, już to chodzi. Ja niby go nie mam, ale wyglądam jakbym miał. I wiesz, ja z tego się śmieję i tak samo trzeba się akceptować takim, jakim się jest. Zadowolona jesteś ze swoich piersi? Oczywiście. Proszę? Małe, ale się mieszczą dłoni, wspaniałe. Jaki rozmiar masz? B? Czyli zadowolona jesteś? Chciałabyś mieć większe? Mniejsze? Nie, bo jestem taką osobą szczupłą i mi się wydaje, że sam raz. Gdybym miała takie większe, to na pewno by wyglądały niedopasowanie. Aha, wyglądałyby niedopasowanie, czyli zadowolona jesteś? Oczywiście. Trzeba siebie akceptować i kochać się, jakim jest, nie? No tak, to ja zawsze to powtarzam, że po prostu wszyscy powinniśmy siebie akceptować takim, jakim jesteśmy. Ktoś ma małe piersi, tak samo powinien je kochać. A powiedz mi, a Ty? Ja mam za duże, jak na faceta. On ma hormonalne i obłożone. Ja mam jakieś obojniactwo chyba, czy coś w tym rodzaju. Obojniactwo, ale tam jest kamera, halo. Ja mam stanowczo za duże. Tak. Ale chciałbyś mieć większe, mniejsze? Mniejsze. Tak. Mniejsze chciałbyś mieć. I być szczuplejszy. Aha, i być szczuplejszy. Tak chciałem Was zapytać, czy Wy zadowolone jesteście ze swojego biustu? Tak. Tak? Tak. Ja jestem bardzo zadowolona. Ty jesteś bardzo zadowolona. Tak, bardzo. A Ty? Ja też. A mogę nawet powiedzieć dlaczego? Dlatego, że my mamy biust sportowy, lubię biust sportowy, który jest mniejszy, a nie porno. A nie porno? Tak, a nie porno biust. A ładny masz biust? To jej się podoba. Nie, to są różne na to gusta. Jeden lubi synową, drugi teściową, także wiesz, nie mogę tego powiedzieć. Aha, a Ty? Co ja? Zadowolona jesteś? Ja jestem zadowolona jesteś, tak? No to bardzo fajnie, bo wiele kobiet po prostu z tego co rozmawiam, niektóre nie akceptują siebie, nie są zadowolone. Ja uważam, że jakiekolwiek by kobiety miały biust, powinny siebie akceptować i być szczęśliwe i zadowolone. No, każdemu facetowi się poda co innego. Jeden lubi wielkie cyski na brudę. Tak, jeden lubi ładne, długie nogi na przykład, albo drugi lubi duże piersi. Także różne. Aha, w ten sposób.